Oczyszczacze powietrza to fraza odmieniana przez wszystkie przypadki w ostatnich latach. Urządzenia czyszczące i nawilżające powietrze stały się bardziej przystępne, a na rynku nie brakuje urządzeń w każdym przedziale cenowym. To dla niektórych zupełnie nowa kategoria. Nawet jeśli śledzicie nowe technologie, to wybór oczyszczacza, który spełni Wasze i Waszych bliskich oczekiwania, wcale nie jest łatwy. Cała lista i rodzaje parametrów mogą namącić w głowie. Niektóre modele różnią się od siebie tylko nieznacznie, a opinii na temat oczyszczaczy jest całe mnóstwo. Odnalezienie się w tym wszystkim jest dość trudne, żeby zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat takiego sprzętu. Inwestycja w takie urządzenie musi być więc przemyślana i podjęta na spokojnie. To często spory wydatek, ale jednocześnie coś, co wpłynie na codzienność i zdrowie całej rodziny, więc należy wybrać mądrze. Jestem alergikiem i są dni albo całe tygodnie, gdy mierzę się z wzmocnionym katarem. Niekorzystnie wpływa na mnie także suche powietrze, którego w domu przez wiele miesięcy w roku nie brakuje. Chciałbym to zmienić, podobnie jak duża część z Was, a czasami rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. Od pewnego czasu pracują dla mnie dwa oczyszczacze powietrza, model serii 800 oraz urządzenie 2 w jednym, czyli oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym od Philipsa. Po wyjęciu z pudełka i podłączeniu do zasilania żadna wymagająca ani rzucająca wyzwanie czynność nie jest wymagana od użytkownika, ale warto wiedzieć o nich kilka rzeczy. Zacznę od filtra, który należy wypakować z folii i zamontować w urządzeniu. To właśnie on w największym stopniu wpływa na skuteczność oczyszczaczy. O niektórych urządzeniach mówi się przede wszystkim z powodu dodatków w postaci wyświetlaczy, aplikacji mobilnych i innych funkcji, jak automatyczne obracanie się, a mało wspomina się o samym filtrze. A to przecież samo serce oczyszczacza, które tak naprawdę wpłynie na jakość powietrza, którym oddychamy. Mogliście już usłyszeć o filtrach HEPA, które podawane są jako standard i najczęściej używane rozwiązanie. Ale co jeśli Wam powiem, że wcale nie są najlepsze? Używane przez Philipsa filtry Nano Protect HEPA są jeszcze dokładniejsze i potrafią wyłapywać nawet 100 razy mniejsze zanieczyszczenia niż filtry HEPA. Stąd przedrostek Nano w nazwie. By to zobrazować Wam jeszcze bardziej, mówimy tu o cząsteczkach 800 razy mniejszych niż smog. To zaledwie 30-tysięczne metra, czyli mikrometry. Dość cyfr i statystyk, jak to przekłada się na codzienne korzystanie z urządzenia? Możemy liczyć na zdecydowanie bardziej czyste powietrze, pozbawione zanieczyszczeń, mniejszych od wirusów, smogu, alergenów, pyłków, bakterii, sierści i niebezpiecznych gazów. A to wszystko dzieje się przy cichej pracy oczyszczacza, który nie przeszkadza przy domowych obowiązkach, relaksie, pracy czy nawet śnie. Obecnie niezwykle ważna jest także kwestia poboru energii. W trybie czuwania mówimy tylko o 2 W, a przy pracy z maksymalną mocą 35 W. Na oszczędną i długotrwałą pracę można też liczyć w kontekście zużycia filtra. Filtr Nano Protect HEPA w urządzeniu 2 w 1 wystarcza na 2 lata, a w przypadku oczyszczacza serii 800 na rok. A jeśli zarejestrujecie zakup na stronie producenta, to drugi otrzymacie za zaledwie złotówkę. Na początku materiału wspomniałem, że najważniejsze są nasze potrzeby i oczekiwania. Dlatego mam dla Was dwie propozycje. Mniejsze z urządzeń, oczyszczacz z serii 800, ze względu na jego niewielkie rozmiary, można umieścić na przykład w gabinecie, sypialni lub w pokoju dziecka. Zasięg działania to powierzchnia do 22 m². Urządzenie jest na tyle kompaktowe, że łatwo jest je postawić na przykład na szafce i nie zajmuje dużo miejsca. Model 2 w 1 z funkcją nawilżania ma zasięg do 40 m² i można go ustawić na przykład w salonie z aneksem kuchennym lub w sypialni. Oczyszczacz 2 w 1 działa na tyle cicho w trybie nocnym, że nie będzie przeszkadzać hałasem, co w moim przypadku jest niezwykle istotne ze względu na mój lekki sen. Poinformuje nas też o stanie zanieczyszczenia powietrza na czytelnym wyświetlaczu, który można przyciemnić, jeśli będziemy tego potrzebować. Każda funkcja posiada dedykowane przyciski, więc zmiana trybu lub przełączenie ustawień odbywa się błyskawicznie. Zauważyłem, że nie sięgam częściej po chusteczkę, rzadziej potrzebuję kropli i nie kicham. Wpływ na to miała też funkcja nawilżacza z technologią NanoCloud, która nie używa żadnych substancji chemicznych. Nie pozostawia też mokrych plam wokół urządzenia, co często dzieje się w przypadku nawilżaczy ultradźwiękowych. Warto też wspomnieć, że tym urządzeniem możemy sterować zdalnie za pomocą aplikacji mobilnej. Oczyszczacz serii 800 to urządzenie mniejsze, oferujące 3 rodzaje pracy: turbo, automatyczny i nocny, dzięki czemu w zależności od sytuacji możemy manualnie wybrać żądany tryb. Znajdująca się na szczycie dioda poinformuje nas natomiast o poziomie czystości powietrza w pomieszczeniu. Po więcej informacji o oczyszczaczach Philipsa odsyłam Was do strony internetowej, gdzie czekają też na Was promocje. A my widzimy się w następnym materiale. Na razie, hej!